Mycha, nie wolno tak. Co? No pod firankę rękę, a nie firanką zamykasz okno. Jest jak moja mama. No to właśnie, to chyba coś znaczy, że tak się nie robi, jak każdy ci zwraca na to uwagę. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym odcinku. W naszym kanale. Małe tutaj sprzeczki, bo zamiast... Jak można przez firankę, łapać firankę i zamykać tak okno? No bo jest szybciej, lepiej. No, ale brudzisz, to gnieciesz, no co ty. Od nowa. Tak. 3, 4. Dzień dobry. Witamy w kolejnym Q&A na naszym kanale. Dawno nie było Q&A na naszym kanale. No nie, jakoś rzadziej teraz robimy. Tak, ale dlatego zebraliśmy dla Was fajne pytania. Mam nadzieję, że się nic nie będzie powtarzało. Jest dużo, dużo pytań, które się powtarzają. Tak, niestety. Ale to zapraszamy do poprzednich Q&A. Tak, nie będziemy tutaj wszystkiego mówić jeszcze raz i jeszcze raz. Ktoś, kto nas ogląda, wiecie, cały czas, no to po prostu by się nudził, więc jeżeli Was interesuje, jak się poznaliśmy, czy planujemy dzieci, kiedy będzie ślub i jakieś takie podstawowe rzeczy w sumie, tak, to zapraszamy na do poprzednich filmów. Zaczynajmy i przyszedł, moi drodzy, czas na sezon frappe. Oczywiście jak byliśmy w Batanach, to piliśmy frappe, ale teraz pierwszy raz zrobiliśmy w domu. Wyszła ci bardzo dobra, tylko cukier się nie do końca rozpuścił. No bo zresztą taki drobniutki cukier, to jest taki, wiesz, większy. Okay. Tak jak do ciasta, wiesz. I najpierw może zacznijmy od takich po prostu zwyklejszych, że tak powiem, a później przejdziemy do tych bardziej związkowych i tak do bardziej do nas, co? Dobrze, dawaj. Dobra, no to w sumie lecę po kolei. Jak wspominacie czasy liceum? Ja w sumie bardzo dobrze. Ty? Ja też. Ja miałam bardzo ciężki okres, tak jak już mówiłam kiedyś Wam na filmie, okres w czasie gimnazjum. I gimnazjum naprawdę nie wspominam zbyt dobrze, bo właśnie wtedy borykałam się z anoreksją, z depresją i naprawdę był to taki najcięższy chyba okres w moim życiu. Natomiast w liceum ożyłam i wróciłam właśnie do czegoś takiego, że bardzo, bardzo dobrze wspominam swoje liceum, wszystkie kontakty, wszystkie znajomości. To był chyba taki najlepszy czas, jeżeli chodzi o szkołę, bo porównując sobie studia a liceum, na pewno fajniej było w liceum mimo wszystko. Także ja wspominam bardzo, bardzo dobrze. Ja chodziłam do liceum ogólnokształcącego w Lipnie. Mimo, że nie chciałam tam iść, bo ja bardzo chciałam iść do liceum do Włocławka, to mama mi tak mówi, dobra, chodź, mieszkamy w Lipnie, idź do Lipna. I naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspominam swoje czasy i swoją szkołę. Ale to ty może się wypowiedz, bo to ty, mało kto chodzi do liceum w Grecji, także... Tak, a czy ja ty chodziłem do ogólniaka, tak? I moje liceum było na wpół prywatne. Już to kiedyś gdzieś tam wspominaliśmy o tym na jakimś tam Q&A poprzednim. W sumie czasy liceum też wspominam dobrze, bo zżyliśmy się klasowo przede wszystkim, bo sporo osób już z Grecji wyjechało do Polski ze względu na kryzys, czy tam już jakby nie było tych perspektyw. I dodatkowo też nauczyciele traktowali nas chyba lepiej niż w gimnazjum, bo byliśmy też bardziej świadomi. Oni byli też bardziej świadomi, dojrzali przede wszystkim. Także jakby nie powiem złego słowa. Nawet ci nauczyciele, których niezbyt lubiłem i wzajemnością, oni też mnie nie lubili, to potrafiliśmy się polubić właśnie w tym liceum i to był chyba taki klucz właśnie do wszystkiego. Jak są dobrzy kumple, nauczyciele, to reszta już z górki. Prawda. Kolejne pytanie. Czy Warszawa jest Waszym docelowym miejscem do mieszkania? Tak i nie. Teraz, na ten moment, tak najbardziej tak. Wydaje mi się, że inne poczucie. Że może nie na ten moment, ale tak, że na przykład już mieć dom, zakładać rodzinę, to wydaje mi się, że tutaj nie ma innego miejsca niż właśnie Warszawa, okolice też już jakby liczę do tej Warszawy, że to jest takie miejsce, w którym żyje nam się dobrze i mamy tu wszystko, więc na ten moment mogłabym gdzieś wyjechać, spróbować życia gdzieś indziej, ale myślę, że mimo wszystko kiedyś bym wróciła tutaj, i tutaj założyła rodzinę i chciała mieć dom. No na pewno byśmy chcieli gdzieś za granicą pomieszkać, jeśli będzie taka możliwość, a taka możliwość jest. Natomiast jakby na ten moment wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż Warszawa. No jakby mamy wszystko pod ręką, no, wszystko tak się dzieje. Rodzina blisko, twoja, moja tak jest trochę dalej, ale też jakby na wyciągnięcie ręki. Ja miałam przez pewien okres coś takiego, że bardzo chciałam wyjechać do Berlina mieszkać, bo tam właśnie jest część mojej rodziny. Rozważaliśmy, i pamiętam. Tak, rozważaliśmy to, że byliśmy już razem, chcieliśmy sobie zrobić taki roczny kurs na przykład języka, żeby też nie pojechać w ogóle bez języka, pouczyć się trochę niemieckiego,
i wyjechać do Berlina, ale szczerze trochę się cieszę, że tam nam to nie wyszło, bo na ten moment już mi się totalnie odechciało mieszkania tam, życia tak. tam. I jednak polubiłam Warszawę na tyle, że jest naprawdę fajnie, jest tu okej, ale tak jak Michael mówi, mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że teraz, póki jesteśmy młodzi, jeszcze nie mamy bubasa, to może fajnie by było spróbować też życia gdzieś indziej. A może nam się na tyle spodoba? Czegoś innego. Dokładnie, tak. dokładnie. Że już tam zostaniemy? Ostatnio też nawet bilety kupiliśmy do naszego cudownego miejsca, ale to może więcej powiemy na kolejnym vlogu. Tak. A co do mieszkania za granicą, to u mnie też się cały czas gdzieś tam przewija ten temat Niemiec, bo jak skończyłem swoje liceum i pojechałem do Polski na matury, i moi rodzice zjechali do Niemiec, to się mama dojechała do taty. Moja mama mnie tak ciągnęła do Niemiec i mówi mi, Michał, chodź tutaj zrób kurs. Rok, półtorej, czy tam, nie wiem, dwa lata. Mhm. I tam na przykład pójdziesz na studia, no nie? No to teraz mój Piotr Ciechani ciągnie na studia do Niemiec. No widzisz. Także tak. Tak to wygląda. No ale zobaczymy, młodzi no, jesteśmy, jakby... mamy dużo czasu. Tak, jednak wolę chyba polski mental niż ten niemiecki, bo tam jest tak bardziej sztywno. Sztywno jest bardzo. Tak. I wydaje mi się, że trochę Niemcy mimo wszystko są takie zacofane, jeżeli chodzi o. Na pewno, jeżeli o płatności elektroniczne online, to tak, to 100 lat za nami. Także mamy się z czego cieszyć. Tak jest. Polska górą. Największe wyzwania po wzięciu pieska. I temat naszego pieska też myślę, że Wam jest dobrze znany, ale jeżeli chodzi. Chociaż nie wszystkim, bo czasami ktoś nowy wchodzi na nasz kanał tak. i widzą klatkę, którą mamy w salonie na dole i rzucają się w komentarzach, że po co Wam ta klatka, powinniście pracować z pieskiem, są do tego odpowiedni specjaliści, że tego pieska krzywdzimy, jakby my go nigdy w życiu nie skrzywdziliśmy. Właśnie niedawno byliśmy u lekarza, żeby zrobić mu USG i badania krwi. Wróciliśmy dosłownie godzinę temu. Dbamy o psa najlepiej jak potrafimy. I naprawdę ktoś czasem coś pisze, to nikt nie może nam zarzucić, że czy źle traktujemy naszego psa, czy o niego nie dbamy, czy źle go wychowujemy, bo staramy się robić wszystko na 100%, żeby nam się dobrze z nim żyło, ale żeby jemu również się dobrze żyło z nami. I jakby, no kto nas zna, ten nas zna i wie, że kochamy go nad życie i robimy wszystko dla jego dobra. Jeżeli chodzi o takie wyzwania po wzięciu pieska, no to na początku oczywiście, jeżeli ten piesek jest szczeniakiem, to te nauki sikania, żeby nie sikał w domu, jakieś takie podstawowe wychowanie. Tak, jak spaliśmy, pamiętam, mieliśmy go pierwsze tygodnie i spaliśmy i punkt trzecia w nocy, zawsze czy czwarta, budzimy się i coś tam brzydko pachnie i wchodzimy i było pełno niespodzianek po całym domu, Boże. Pamiętasz jak pierwszej nocy nie chciałeś, żebym go brała do łóżka, bo powiedziałeś, że będzie spał z nami w łóżku, jak dopiero się nauczy sikania na zewnątrz. No. No i oczywiście z nami nie spał, no ale w środku nocy się obudziłam i mówię, że dobra, chodź Kolbi, bo widzę, że się tak stresujesz i w ogóle i takiego malutkiego szczeniaka wzięłam do łóżka. I w momencie, kiedy go wzięłam, on się zesikał na dnie poduszki, i na twoją, i na moją. Good job, tak. I to właśnie była nasza pierwsza noc. Także tak, takie największe wyzwania są, wydaje mi się właśnie, że za szczeniaka. My mamy oczywiście jeszcze dodatkowe wyzwanie teraz z naszym lękiem separacyjnym, ale to o nim dobrze wiecie. No i ogólnie, chyba dzisiaj o tym gadaliśmy, albo wczoraj. Na pewno przedszkole, tak? Przedszkole, no. Które tutaj mieliśmy razem z Kolbim, pomogło nam dużo w wychowaniu pieska. Z tego względu, że miał takie jakby podstawowe umiejętności słuchania się, że tak się wyrażę. No i to na pewno nam pomogło i każdemu polecam, kto ma pieska, żeby do tego przedszkole zapisać pupila, bo to bardzo dużo pomaga, naprawdę. My szczerze polecamy i teraz zastanawiamy się, czy nie pójść na kolejny etap. Częścią drugą, tak. Tak, bo wiemy, że... W sumie my już o tym trochę, już dawno myślimy o tym, ale teraz jak się, wiecie, zrobiło się trochę cieplej, mamy ten samochód, no to faktycznie będzie nam lepiej to wszystko jakoś tak logistycznie zorganizować i niech się uczy więcej. Tak. Niech się uczy. Niech się ciebie słucha, bo tylko się mnie słucha, a jak Ania podejdzie i coś mu powie, to pieska nie ma. No może teraz ja będę tego na szkolenia z nim jeździła, tak. Jak ciebie nie będzie, no, to będzie bardziej wysłuchane. Przydałoby się. Ale jeszcze dodatkowa kwestia, już kończąc temat psa.
to wiecie, właśnie walczymy z tym naszym lękiem separacyjnym, już tutaj współpracujemy z behawiorystami, jesteśmy na tabletkach i tak dalej. Kolby jest na tabletkach, nie my. Ale też pomyśleliśmy o tym, że chcielibyśmy zatrudnić sobie do dog sitter, to się nazywa jakoś tak? Tak, tak. Opiekunkę do psa, bo my często jak musimy gdzieś wyjść, gdzieś gdzie nie możemy wziąć Kolbiego, to jednak szukamy poznajomych, dzwonimy, słuchajcie, czy możemy na godzinkę wam podrzucić Kolbiego, a jednak jeżeli byśmy mieli taką osobę, tylko chciałabym, żeby to była osoba zaufana, której ja zaufam, bo ja też się boję tak do obcych tego psiaka oddawać. No ale wiem, że są jakieś tam już nawet aplikacje i tak dalej, że można taką osobę sobie znaleźć, a jeżeli wy kogoś takiego znacie, godnego właśnie polecenia, to dawajcie nam koniecznie znać, a może wy, ktoś z was zajmuje się takimi rzeczami, to w ogóle wydaje mi się, że jak już ktoś zna chociaż mniej więcej Kolbiego z tych filmików i tak dalej, to się... byłoby idealnie. Tak, to się na pewno dogada. Także dawajcie nam znać w komentarzu, a na pewno my się odezwiemy, albo po prostu piszcie do nas na Instagramie. I w sumie teraz mamy ciekawe pytanie. Czy udajecie przed kamerą kogoś, kim nie jesteście? Oczywiście, że tak. Nie, no, żartujemy. Nie, jakby nie udajemy, na pewno nie udajemy. Czasami może jakby poza kamerami więcej bluźnimy, może się denerwujemy. Tak, i czasami... No może nasze wypowiedzi czasami tutaj skierowane do was są po prostu w ładniejszej formie, niż byśmy to powiedzieli. No to na pewno tak jest. Bo jakby nie oszukuję z tym, że i u mnie się zdarzają przekleństwa i u Michaela, ale to jest chyba normalne, że nikt tak, jakby wiecie, nie bierze kamery i nie klnie do kamery, bo tak po prostu nawet nie wypada. Nie, to nie ma patologii. Tak, ale możemy zrobić. Ale jeżeli chodzi o taką autentyczność, to my staramy się być jak najbardziej dla was wiarygodni, autentyczni. Pokazujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy. I tutaj nie ma czegoś, żadnego udawania, czy zmienianie się właśnie przez pryzmat tego, że bierzemy kamerę w rękę i jesteśmy innymi osobami. O 180 stopni. Tak, tak. Nie uważam totalnie, żebyśmy byli niewiarygodni w tym, co robimy, bo staramy się właśnie wam mówić wszystko i tak dalej, tak jak po prostu jest. Nie wiecie... Wiecie, że czasami są nasze gorsze chwile i też wam o nich powiemy, a nie, że wszystko jest zawsze kolorowe. Tak. Tak. Dlatego wydaje mi się, że nie udajemy nikogo. Nic dodać, nic ująć. Nie mam nic więcej do powiedzenia. To przechodzimy do następnego pytania. Nie ma co drążyć. Jak się czujesz po odstawieniu antykoncepcji? Uważasz, że był to dobry ruch? Chyba na ostatnim Q&A poruszałam właśnie ten temat antykoncepcji i wtedy bardzo bałam się odchodzenia od tych tabletek i powiem wam, że nie wiem, na ten moment nie wiem, czego ja się bałam, bo nie dzieje się naprawdę nic złego. Czuję się bardzo dobrze, w ogóle nie odczuwam tego, że przestałam brać tą antykoncepcję. Także naprawdę jest super i wiem, że to jest dobre dla mojego zdrowia i musiałam to zrobić, tak jak wam wcześniej mówiłam, bo już po prostu brałam tabletki za długo. Dlatego jeżeli zastanawiacie się, jeżeli jesteście po kilku latach brania tabletek i boicie się je odstawić, to broń Boże się nie bójcie. Wiem, że też są różne przypadki i też się nie chcę wypowiadać za wszystkich, natomiast u mnie jest naprawdę super. Co prawda czasami mi wysypuje twarz może mocniej, bo jednak wiecie, te hormony się teraz muszą bardziej uregulować same, więc często mam jakieś tam wypryski na twarzy, no ale to jest tak naprawdę błahostka, z którą można sobie poradzić. I jeżeli właśnie mamy wybrać zdrowie, a piękną cerę zawsze, no to jednak wybieramy zdrowie. Tak, więc częstsze chodzenie na oczyszczanie twarzy i wydaje mi się, że tą twarz również sobie ogarnę ładnie. Ja tylko bałem się, że będziesz miała takie duże wahanie nastroju. Mhm. Że raz będziesz mnie kochać, a raz nienawidzić. Ale jest wszystko porówno. Nie mam chyba takich wahań. Nie masz. Tego się obawiałem, ale naprawdę jestem miło zaskoczony właśnie tą antykoncepcją odstawieniem, bo wiem, że przeżywałaś to strasznie. Jedyny duży minus, że mam bardzo bolesne miesiączki w tym momencie. Wróciłam właśnie do czasów gimnazjalnych i licealnych, gdzie te miesiączki były okropne i teraz to niestety właśnie, jak bierzecie tabletki, to te miesiączki są naprawdę dużo mniej bolesne niż w tym momencie. No ale to jest kilka dni w miesiącu, także po prostu trzeba się przemęczyć i tyle. Ty mnie futrujesz wtedy słodyczami, opiekujesz się mną termoforek. Wszystkie zachcianki spełniam, tak. Także dajemy wspólnie radę. Jestem do tego przygotowany, idealnie. Dobra, i przechodzimy teraz do takich stricte związkowych już pytań. Wybrałam takie, żeby właśnie nam się nie powtarzały z tymi wcześniejszymi. Mam nadzieję, że zrobiłam to dobrze. I pierwszy mamy, co robicie, żeby podtrzymywać wasz związek? Co robimy? Mam powiedzieć, co ja uważam?
Może chcesz się wypowiedzieć pierwszy, bo ja trochę dużo gadam. Nie wiem, tak. Jak ktoś zauważył. Co robimy? Na pewno dużo rozmawiamy. Bardziej się otwieramy na siebie. Przez ostatni rok na pewno jest duży progres między nami, między naszą komunikacją przede wszystkim. Tak. No i nie traktujemy się stricte jako chłopak, dziewczyna, tylko bardziej traktujemy się po prostu jako tacy najlepsi przyjaciele. No. I wydaje mi się, że to jest takim dużym plusem u nas. Tak. Że właśnie żyjemy ze sobą jako przyjaciele, a nie tylko właśnie jako para. I to jest mega, mega fajne. No i uważam, że bardzo ważne, tak. Jeżeli chodzi o relacje. No i też rozmawiamy o tym, co dobre i też o tym, co złe, tak, co nam przeszkadza. Nie boimy się żadnych w sumie tematów, tak, poruszać między sobą, bo ufamy sobie bezgranicznie i to jest chyba właśnie takie... Najważniejsze. Kluczowe. Ale co robimy takiego stricte, żeby podtrzymywać jeszcze ten nasz związek? Na pewno małe gesty, kwiaty, jakaś randeczka, wspólny wieczór, planowanie wspólnych podróży, wspólnych wyjazdów. Jakby patrzymy sobie tak w przód i sobie wizualizujemy, co byśmy chcieli, czego byśmy nie chcieli. Wspólne planowanie, na pewno, właśnie mogę tego zaliczyć. Że fajnie, jak mimo na przykład tego, że jesteście ze sobą 4 lata, 5, 6 czy 10, żeby nadal wychodzić na te randki. Tak. Uważam, że to jest takie fajne wracanie do tego, co było na początku. I zawsze taka randka mnie na przykład bardzo cieszy, kiedy możemy teraz zostawić Kolbiego, w przyszłości zostawić gdzieś dzieci i po prostu wyjść ze sobą we dwójkę, ładnie się ubrać, pójść sobie do kina, pójść sobie do restauracji i spędzić czas po prostu tak ze sobą, jak na początku, że wiesz, że to było takie spotkania i w ogóle, więc fajnie do tego wracać. No, ale bycie przyjaciółmi wydaje mi się, że to jest największym takim... kluczem do tego, że trzymamy się razem. Nie wiem, w ogóle straciłam bań, nie mogę się powiedzieć. Ja też, bo tak, dostaliśmy teraz telefon i tak nas trochę wybiło to z rytmu. Dokładnie. Ale dobra, lecimy dalej. Może zaraz się otworzymy na nowo. Ilu partnerów mieliście przed tym, jak weszliście w obecny związek? 25, a ty? 35. Tak, dobrze, next. Nie, ja miałem dwóch poważnych partnerów. Partnerów miałeś? Partnerki. Pierwsza moja miłość to była w czasach właśnie licealnych w Grecji, w Atenach. No i później jak przeprowadziłem się do Krakowa, tak, to w czasie studiów miałem taką też partnerkę. No i później przyjechałem do Warszawy i napatoczyła mi się Ania. A ja taki poważny, to wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jeden. Taki, że naprawdę wiązałam z tą osobą już przyszłość, taką dość poważną przyszłość, ale na szczęście do tego nie doszło. I Michael jest moją taką drugą, poważniejszą osobą, a reszty to wydaje mi się, że to były po prostu jakieś takie dziwne próby. Przelotne. Przelotne, tak, że może sobie popróbować, co mi się podoba, co mi się nie podoba w związkach. Żeby życie miało smaczek. Rozdziewczynka raz chłopaczek? Nie, aż tak to nie. Aż tak nie próbowałam. No, ale mam nadzieję, że to już jest mój wybranek na resztę życia i już nie będę musiała nigdy uważać i mówić o tym, że kto jest mój były chłopak. Powiedziałam to z sensem, czy nie? Chyba tak. Next. Czy na początku związku od razu byliśmy pewni tego, że to ten jedyna? Wydaje mi się, że nie, bo nie. Ogólnie jeszcze wróćmy sobie do takich naszych wcześniejszych trochę lat, czyli załóżmy te 2 lata temu, na przestrzeni tego, jak jest u nas w tym momencie, jak sobie myślę o tamtych czasach, to wtedy uważałam, że tworzymy fajną parę, ale jak sobie myślę o tym teraz, gdzie wydaje mi się, że ja też dojrzałam i ty dojrzałeś, to tamte nasze wcześniejsze lata nie były tak idealne, jak nam się wydawało. Tak, czasami była jakaś tragedia. Tak, jak sobie czasami przypominamy, o jakie błahostki my się kłóciliśmy i jak nie potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, dogadać to się. Na przestrzeni tych lat naprawdę możemy powiedzieć, że w końcu się dotarliśmy i w końcu potrafimy ze sobą rozmawiać normalnie, bo na początku bywało ciężko. Tak. I właśnie zastanawiam się, czy my nad tym pracowaliśmy, czy to tak właśnie jakby samo przyszło z naszego dojrzewania w związku. Wiesz, o co mi chodzi? Się wydaje, że nie dosyć, że dojrzewania w związku, to sami też dojrzaliśmy, tak. Bo i ja byłam młodsza, jakby też może miałam troszeczkę inaczej poukładane w głowie i ty wydaje mi się, że też, bo jak ja widzę na przykład swoje błędy, to też uważam, że tam w tym wszystkim były też twoje błędy. Może błędy tego, że nie wiem, spotykałeś się też z innymi ludźmi czasami, to tamto, że to też jakby wszystko na tą naszą relację
nie było tylko, że u nas, ale też działało od zewnątrz. Mhm. Jakby to wszystko się tak kręciło i Bogu dzięki, że z tego wyszliśmy cało, bo ja nie wiem, czy jeżeli by się coś takiego powtórzyło w tym momencie, to czy to by przetrwało, ale brawa dla nas, że to przetrwaliśmy i że sobie sami wypracowaliśmy jednak ten nasz związek, że teraz jest tak fajnie, jak jest. I powiem Wam, że naprawdę my się bardzo, w tym momencie bardzo rzadko się kłócimy i nawet to nie są nigdy poważne kłótnie, ale po prostu jakieś sprzeczki. Sprzeczka, ewentualnie ktoś ma zły humor, ktoś stanie się nie tą drogą, co trzeba i... Czasami jakaś niepotrzebna wymiana słów czasami jest u nas. Tak, tak. Czasami. Ale nie mogłabym nazwać tego poważnymi kłótniami, bo na pewno odkąd mieszkamy w tym mieszkaniu, takiej poważnej, poważnej kłótni nie było. Tak może, jak na poprzednim mieszkaniu było ich dość sporo. No, możemy mieć zaraz, jak chcesz. Bardziej właśnie chodzi mi o pryzmat tego, że nie zawsze byliśmy tą idealną parą, za którą się uważaliśmy niestety. I dlatego nawiązując do tego pytania, czy ja myślałam, że Michael to jest ten jedyny, wydaje mi się, że nie. Że nie wiem po prostu, jak na to odpowiedzieć, że jakby z jednej strony tak, Michael był tą moją jedyną osobą. No ale i nie chciałam kończyć z tą tej relacji, mimo że czasami były takie myśli w głowie, to jednak może byłeś tym jedynym, że z tego nie zakończyliśmy. No, może podświadomie jakoś tam, wiesz, utkwiłem się, zakorzeniłem się u ciebie od tak. tutaj. Ale tutaj. Na pewno były myśli i u mnie, i u ciebie. Tak, to jest serce. Na pewno były myśli i u mnie, u ciebie, że może jednak wypadałoby spróbować z kimś innym. Wydaje mi się, że tak to najlepiej spuentować i jakby bardziej się nie pogrążać, bo troszeczkę się pogubiliśmy chyba. W tym pytaniu? Tak, next. I w tym, jak to, na to odpowiedzieć, bo ja, dobra, nieważne. Następne pytanie. Czy można zaufać komuś po raz drugi, skoro pierwszym razem zawalił po całości? Też wydaje mi się, że odpowiadając na takie pytanie, fajnie by było, gdybyśmy my byli w takiej sytuacji. A taka sytuacja nie miała miejsca, bo... U mnie też nie. I na przykład w tym momencie odpowiedziałabym, że nie zaufałabym po raz drugi. Ja też bym tak odpowiedział. Ale nie chcę też się stawiać właśnie, nie chcę też mówić za kogoś, kto na przykład jednak dał tą drugą szansę i nie żałuje, bo jakby wiecie, są różne sytuacje, też nie wiadomo jak bardzo zawalił, czym zawalił, tak. czy widzicie jakąś zmianę, czy jesteście w stanie uwierzyć w tą zmianę. Czy to była zdrada, czy to były jakieś, nie wiem, niepotrzebne słowa, tak, które zakorzeniły się u ciebie i stwierdziłeś. Skończę z tobą. Jest wiele czynników, które wpływa na coś takiego, więc... Ale jeżeli chodzi na przykład o to, to pierwsze co przyszło mi zdrada na przykład. No. To nie. Ja bym zdradę też nie wybaczyła. 100%. Dla mnie to by było po prostu takie, że... Nie wiem, bałabym się, że drugi raz zostanę również zraniona. Jak już pierwszy raz zranił, to że drugi raz również zrani. Dlatego... Z mojej perspektywy, z naszej perspektywy w tym momencie nie dalibyśmy tej szansy, ale jeżeli ktoś daje, to też oczywiście nie mamy nic przeciwko. No jestem ciekaw jakby, jak wy o tym, co wy o tym myślicie, no nie? Czy no wydaje mi się, że są po prostu różne sytuacje, no tak, jeżeli tak, trzeba byłoby jakby sytuację opisać, tak? Tak. Czy myśleliście kiedykolwiek o zerwaniu? No to w sumie już powiedzieliśmy wcześniej, że jakby nie zawsze było kolorowo i gdzieś te myśli tam czasami błądziły w tym kierunku, ale jesteśmy tu. Razem. Jeszcze mam pytanie, jakie macie plany na wakacje, gdzie najbliższe podróże? To są mi takie lekkie, przyjemne pytanie na sam koniec tego Q&A. Michael już trochę wspomniał wcześniej, że kupiliśmy bilety i ja uwielbiam mieć już kupione bilety i na coś czekać. To jest kwintesencja w ogóle, czekanie na tą twoją podróż wymarzoną przede wszystkim, to jest po prostu... Chociaż wracamy po raz drugi, ja teraz tam żyję tym cały czas. Ale nie będziemy tam pierwszy raz, jakby to jest wymarzona podróż, ale wracamy znowu do takiego cudownego miejsca. Tak. O wszystkim się na pewno razem na o wiele, wiele dłużej. Tak. A najbliższe podróże to, tak jak już mówiliśmy Wam w którymś filmie, Japoński w sumie za 2 tygodnie i Ty za miesiąc. Już za 2 tygodnie. No ja zaraz się czekam. Bez kitu. Ale... Nie słyszeliście miejsca, ponieważ mój brat będzie oglądał ten film i jakbyśmy zrobili taką gafę i on by to puścił, to... No, tak, to nie było tego, to się wytnie, to się wypika. Ale tak, Ania za 2 tygodnie, a ja za miesiąc i 2 tygodnie. Si. Końcówka czerwca. No, miesiąc i tydzień myślę. No. Bardziej. Dobra, dziękujemy Wam bardzo za ten film. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy fajnie na te Wasze pytania. Oczywiście, jeżeli macie zawsze jakieś dodatkowe pytania, możecie śmiało do nas pisać. Czy to w komentarzach, czy na Instagramie. My jesteśmy z tych raczej odpisujących i tam staramy się z Wami cały czas mieć jakiś kontakt. Dlatego co? Widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Ciao! O!
akurat lampa zgasła, idealnie. No, to już każe nam kończyć.